No, Pola Raksa była troszkę szczupła. Była Elżbieta Czyżewska, która była bardziej szczegółowa taka. Witam Państwa, Witam Państwa, zapraszam na seans z przymrużeniem kamery. Jak zawsze jestem w towarzystwie redaktora Zygmunta Kałużyńskiego. Panie Zygmuncie, proszę Państwa, mamy dzisiaj film z 1967 roku, Paryż-Warszawa bez wizy. W rolach głównych Mieczysław Kalenik, który wówczas występował jeszcze w sławie, którą zdobył w filmie Krzyżacy i stał się bohaterem narodowym, oraz Pola Raksa, ówczesna piękność i kobieta, do której wzdychali wszyscy mężczyźni. Pan pewnie też, panie Zygmuncie. No, Pola Raksa była troszkę szczupła. Była Elżbieta Czyżewska, która była bardziej szczegółowa taka. Ten film, panie Tomaszu, kiedy dzisiaj o nim się myśli, to ma jakby trzy piętra. To znaczy, został nakręcony w roku 67 na temat wypadków tuż po wojnie, czyli z roku 45. Czyli 20 lat później nakręcony. Tak, a my go oglądamy w roku 2004, czyli również z odstępem czasu, dlatego mówię jakby o piramidzie, która ma jakby trzy etapy. I kto wie, czy nie najciekawsze w tym jest właśnie to, co było w roku 45 pokazane w tym filmie. No ale to jest film tak naprawdę jeszcze o czymś innym, mianowicie o lotniku i o lotnictwie, ponieważ główny bohater, gra go właśnie Mieczysław Kalenik, to pilot i dostaje niespodziewane zadanie, aby dyplomatę w trybie natychmiastowym zawieźć do Paryża, bo to sprawa wagi państwowej. I on się tego zadania podejmuje. Tylko, że tam trafia na dziewczynę, która rzucona losem wojny do Francji, chciałaby wrócić do Warszawy, a nie jest to wtedy takie łatwe. A właściwie dlaczego nie? No, bo trzeba było zatrzymać się w strefie amerykańskiej, gdzie była bardzo surowa kontrola osób przejeżdżających wtedy. Gdzie wszyscy nasi bohaterowie właśnie padli ofiarą takiej kwarantanny, ale udało im się ocalić. Przyjeżdżają do Warszawy i, panie Tomaszu, co tam oglądamy? Widok spalonej Warszawy z góry, gdzie w ogóle nikt nie żyje. Jeden może bohater Polańskiego, Szpilman. Prawdziwa pustynia. Dzisiaj to jest przejmujący dokument. Przyjeżdżają nasi na lotnisko Warszawa, które jest taką rozbudowaną budą z drzewa wtedy. No powiem panu szczerze, że do dzisiaj nasze lotnisko jest za małe i ciągle jest to wrażenie, że jest trochę z tyłu za swoim czasem. W porównaniu to jest Nowy Jork do tego, co wtedy było. I wiecie pan, na przykład tam jest taka ciekawostka, że wojsko, które wtedy występuje, nosi rogatywki. Pierwsza i druga armia miała rogatywki, ale potem zamieniono ten uniform na czapki z okrągłym denkiem. Tylko w roku 67 to już była robota kostiumowa, historyczna niejaka. Bo już tamtych czapek nie było. Ale panie Zygmuncie, niech mi pan wytłumaczy trochę, bo pan w tamtych czasach bywał w Paryżu. I niech mi pan powie, o co chodzi z tą kontrabandą w walizce Cezarego Julskiego, która jest pełna kiełbasy. I to jakieś kiełbasy niesłychanie cennej. Nie bardzo rozumiem, czy w Paryżu był głód wtedy? Tak, proszę pana. Był system kartkowy, powojenny, tak surowy, że ta kiełbasa rzeczywiście była towarem wymiennym, wartościowym. Wie Czyli pan, nie to... chodziło o jakość polskiej kiełbasy, tylko chodziło o kiełbasę w ogóle, o coś do jedzenia. Wręcz o towar, to prawie, że były dolary. Wie pan, tam są szczegóły, które naprawdę z jednej strony mnie wzruszają, z drugiej rozśmieszają, bo ja też się wtedy tłukłem po świecie. Na przykład sposób wymawiania przez Polaków francuszczyzny. Ja kocham cię, to było. Je t'aime!
Czyli to był akcent warszawski. Akcent warszawski to jest to, nie wiem, takie Je voudrais me promener par les Champs-Élysées. A jest jeszcze akcent. Ale Francuzi to rozumieją, jak tak wypowiedziane. To... A zrozumiał pan? Ja nie, ale nie jestem Francuzem. Wie pan, Francuzi nawet lubią, żeby akcent był barwny. Na przykład... Oj, nie sądzę. Oni zwykle udają, że nie wiedzą, o co chodzi w takich sytuacjach. Pana, ja bym nie powiedział. Na przykład akcent rosyjski, który wygląda mniej więcej tak. Je sors sur le plateau, et qu'est-ce que je vois? La mitrailleuse! Titir! To dla Francuzów to była radość. Ale pan to wymyśla. Ale skąd? Mało ja sam, kiedy byłem w Paryżu, naśladowałem akcent rosyjski, bo to bardziej wtedy imponowało niż dlaczego? Tam. No, Moskwa wtedy to jednak coś było, nie Lublin, z którego ja pochodziłem. Więc, a zresztą jest też, panie Tomaszu, jest również akcent wschodni, litewski, którego używał Mickiewicz, który, jak wiadomo, był mistykiem, chodził po redakcjach i wymyślał, że nie mają życia duchowego. Le monde surnaturel n'existe pas dans votre rédaction. Więc naprawdę można było wybierać. Ja myślę, że najlepiej byśmy zrobili, gdyby można było oglądać ten film z pana dubbingiem. To by dopiero było zabawnie. Ale będziemy oglądali w wersji oryginalnej, w takiej jak został wyprodukowany w roku 67. Paryż, Warszawa bez wizy. Film o lotnictwie. O miłości, bo jednak no, nie da się ukryć, że ostatecznie chodzi o miłość. I o Paryżu oraz zburzonej Warszawie, która jednak okazuje się bliższa sercu i bardziej wartościowa dla naszych bohaterów niż piękny Paryż. Oraz o polskiej wymowie po francusku. Zapraszamy państwa na seans z przymrużeniem kamery. Rok 67. Paryż, Warszawa bez wizy. A film wyreżyserował Hieronim Przybył. Witam państwa i zapraszam na seans z przymrużeniem kamery. Jak zawsze jestem w towarzystwie redaktora Zygmunta Kałużyńskiego. Dzisiaj będziemy podśpiewywali sobie, bo film jest śpiewający. Przygoda z piosenką. Rok 69 w rolach głównych Pola Raksa, to zrozumiałe, w tamtych latach główna aktorka polskiego kina, która była no, kochana przez całe pokolenie. Bohdan Łazuka, to też rzecz zrozumiała, aktor śpiewający i bardzo wówczas popularny. Oraz Irena Santor, panie Zygmuncie. Irena Santor, piosenkarka w roli aktorskiej. Ach, panie Tomaszu, dla mnie kontakt z Ireną Santor w moim zbyt długim życiu był zastanawiającą nowością, bo za moich czasów... Ale pan ma jakieś osobiste wspomnienia, czy to dotyczy filmu? To dotyczy jej śpiewu, który przeżywałem osobiście. Więc przed wojną, za moich czasów, piosenka była humorystyczna, komiczna, wesoła, tam Ada, to nie wypada, czy to tam, co za wychowanie, gdzie ogłada, albo taki już jestem zimny drań, albo na przykład wchodziła elegancka pani i śpiewała, ja nie mam co na siebie włożyć, wyglądam jak na wróble strach. No spróbuj mą szafę otworzyć, 100 sukien, a każda jak łach, albo na przykład, był wtedy instrument popularny zwany banjo, rodzaj takiej podręcznej gitary i była piosenka. A ja sobie gram na banjo i na spacer chodzę z Andzio. Andzia mówi, ty to jesteś ham, a ja sobie gram i gram. No ale w miłości wszystko wybaczy, jeszcze była. Tak, ale to było również w sposób ciepły, wesoły i taki na pół poważny. Natomiast Irena Santor, pozwolę sobie przeczytać jej piosenkę. Ale Zygmunt ma nuty tutaj. Mam nuty i mam tekst. Smutna o zmierzchu się błąka, błąka po parku samotna, nocą rozgląda się, gdzie okna i jesienna rozłąka. Zabrali mi chłopca, a ja w świecie obca, czyli rozpacz,
ciężki romantyzm, szlochające przygnębienie, zupełna zmiana i nastroju, i życia, i sztuki. A pan, widzę, miał rzeczywiście do czynienia z Ireną Santer, bo ma pan tutaj jakiś kajecik z jej zdjęciami, taki kajecik fana. Proszę pana, wydany w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. Tak była ona wówczas popularna. Ale w filmie Przygoda z piosenką to nie jest tak naprawdę film o Irenie Santor, bo ona, mimo że tutaj gra, to nie gra siebie wcale. Tylko gra jakąś wymyśloną gwiazdę francuską, ponieważ akcja filmu rozgrywa się w Paryżu, dokąd udaje się Paula Raxa, młoda piosenkarka, aby zrobić karierę w paryskich music hallach. Ale nie bardzo ta kariera się jej udaje. No i właśnie na swojej drodze znajduje Irenę Santor, wielką gwiazdę, która postanawia jej trochę pomóc, a potem się okazuje, że odegra w jej życiu zupełnie inną rolę. Tylko że, panie Tomaszu, Santor oczywiście tutaj występuje raczej jako aktorka i to intrygantka. Zresztą jej rola jako śpiewaczki również była taka niepokojąca. Proszę, na przykład mam tutaj jej zdjęcie w białej sukni do samej podłogi. A to pewnie jak śpiewała piosenkę Powrócisz tu. No to pan nawet wie lepiej ode mnie. Ale tak było. Czy dzisiaj taki strój byłby możliwy? Ale najważniejsze w tym filmie jako muzyka, jako osiągnięcie, to jest to, co zrobił kompozytor Marek Sart. A no właśnie, bo całą muzykę do filmu Przygoda z piosenką napisał Marek Sart i ja powiem szczerze, że mam wręcz wrażenie, jakby to było przeniesione na ekran przedstawienie teatralne. Bo to jest, ono jest co prawda zekranizowane, no tam są na przykład takie wyczyny, jak chodzenie tego intryganta oszusta Maklakiewicza po suficie. W teatrze tego nie można było pokazać. No, ale to tu należy powiedzieć, że film wyreżyserował Stanisław Bareja. I proszę od razu sobie uruchomić ciąg skojarzeń i upewnić się, że ten film to będzie nie tylko uczta muzyczna i ciekawostka, ale także film zabawny. Niemniej jego podstawą jest musical napisany przez Sarta, Miss Polonia, którego treść tutaj właśnie zostaje powtórzona. A to pamiętam, moi rodzice chodzili na Miss Polonię do operetki warszawskiej, to był wielki przebój wtedy. Tak, mało, proszę pana, to było odnowienie, dlatego że operetka zniknęła z repertuaru. Tymczasem we świecie, zresztą u nas też, no, teatr muzyczny komediowy to była siła. Z jednej strony była operetka francuska Offenbacha, która odnosiła się do spadku kulturalnego, na przykład do starożytności Orfeusz w piekle, Piękna Helena, gdzie Achilles był wyśmiany, ten bohater, którego ciało było nie do zniszczenia, dlatego że matka nimfa zanurzyła go w cudownym źródle, trzymając zapięte, także można było uderzyć go tylko właśnie w tę nogę. W operetce chodził on z tą piętą, okutą w taki but kolosalny, stalowy, że się przewracał raz po raz i wymyślał na mamusie, że stara idiotka nie zanurzyła go po raz drugi. Więc to była operetka z odniesieniem kulturalnym. A oprócz tego była operetka wiedeńska. No właśnie, ta najsławniejsza. Tak, tak. Ten walcz, ten walcz, ten walcz. Tyle par, co za czar. Kółeczko, koszyczek ten, mija nożka, niby szen. I nagle to wszystko znika. Po wojnie, w tych warunkach surowych, budowy socjalizmu, nie ma operetki. Przy tym te dwa rodzaje, i ten wiedeński walcowy, i ten francuski historyczny, pewnie już by z trudem pasowały. No właśnie, i pan mówi, że Miss Polonia to miała być odbudowana operetka, ale ja się zastanawiam, czy to nie jest taki pra-musical. Tak, proszę pana, bo współczesny teatr komiczny to jest amerykański musical. I Sart spróbował coś właśnie takiego zrobić u nas na polski temat, właśnie na polsko-francuski, francusko-polski, bo tutaj znowu jest ten polski Paryż, który wygląda szalenie po swojemu, jak jakaś taka
bogata prowincja. Ja muszę powiedzieć, że chwilami płakałem ze śmiechu, jak oni wychodzą z tego głównego music hallu w Paryżu i tam takie paradne wejście jest i widzę, no, moje oczy mnie nie mylą, wejście do kina Skarpa w Warszawie, które grało, no, ten fronton największego teatru muzycznego paryskiego. Także tam się mieszają sceny nagrane naprawdę w Paryżu ze scenami nagranymi w Warszawie, w takich miejscach, które wówczas w roku 69 uchodziły zapewne za niesłychanie światowe. No tak, to właśnie jest Paryż zrobiony na ulicy Chełmskiej w Warszawie. I to też należy do historii naszej kinematografii, ten dziwny obraz Paryża. Panie Zygmuncie, czy pan pamięta, jak w 69 roku przyjęto ten film i z jakim przyjęciem spotkała się Irena Santor w swoim debiucie aktorskim? Właśnie przez to, że ona tutaj gra osobę intrygancką, to było jakby doprowadzone do samego końca, do samej ściany. Dalej już nie można. Jej charakteru, który się rysował już w piosenkach, takiej stanowczej, chociaż zrozpaczonej, chociaż opuszczonej, ale jednak zaciekłej osoby. Z tym, że tutaj główna rola to jest Pola Raksa. W pewnym momencie ona, żeby w tym Paryżu się utrzymać, otrzymuje propozycję uczestniczenia w striptizie i wychodzi wściekła, oburzona, ale potem musi na to przystać. I my to zobaczymy w filmie. Właśnie. Czy zobaczymy dosyć? Pan by chciał naprawdę zobaczyć już wszystko, ale my zobaczymy. No, zobaczymy. Pola Raksa, występuje w klubie stripteaserskim, czy w klubie ze striptisem w Paryżu. Już wtedy to był niejaki zawód, ale patrzeć nawet na Pola Raksę, która usiłuje zrobić striptiz, to już. Wtedy była rozrywka, a teraz też można popatrzeć. Pan mówi z przymrużeniem oka, ale to jest w porządku, bo zapraszamy Państwa na seans z przymrużeniem kamery. Przed nami film 69 roku, film komediowy i muzyczny zarazem, Przygoda z piosenką w reżyserii Stanisława Barei. Panie Zygmuncie, nie wiem, czy pan lubi takie filmy, ale dziś mamy mocne uderzenie. Film z 67 roku, to bardzo dawno, pół wieku temu prawie, Jerzy Passendorfer wyreżyserował film o tym, że nowa muzyka zdobywa popularność, o tym, że śpiewający rockowi idole mogą zawładnąć wyobraźnią nie tylko masową, ale przede wszystkim damską. No i o tym, że Magda Zawadzka jest super sexy dziewczyną, bo ona tu gra główną rolę razem z Jerzym Turkiem, dzisiaj znanym bardziej z serialu Złoto Polscy, a tam Jerzy Turek występował jako gwiazdor amerykański. Tylko że, panie Tomaszu, pan mnie pyta, czy ten film mi się podoba. Otóż podoba mi się o tyle, że on ciągle jeszcze jest w takim guście, w takim smaku, w takich przyzwyczajeniach do muzyki, jakie są moje, ale jest to film etap. Film koniec, film kraniec. A nie film początek? Skoro mocne uderzenie, czyli rozumiem, że chodzi o muzykę tak zwane mocnego uderzenia, big beatową, a przede wszystkim muzykę do tego filmu skomponowali Skaldowie, zespół Niebiesko-Czarni. Widzimy tam i słyszymy Adę Rusowicz śpiewającą z Niebiesko-Czarnymi, no to rock pełną gębą. Rock pełną gębą? Rock pełnej gęby historycznej, dlatego że jednak jest to ciągle jeszcze muzyka typu odziedziczonego, to znaczy, która ma swoje źródło w operetce, w dawnej piosence, tam są elementy roku, na przykład powtarza się je, ale jako dodatek, albo na przykład występuje śpiewak, który skacze po estradzie, trzymając w ręku gitarę, udając, że na niej brzonka, co uprawiał, jak wiadomo, Elvis Presley. I ma długie włosy jeszcze, to też jest element nowy. A pan pokazuje również na swoje. No i słusznie, dlatego że długie włosy potem
to jednak stał się sygnał, stał się znak zupełnie innej muzyki. Właśnie tego roku, do którego ja wciąż, no może starzec, może archaiczny, może przeszłość. Niestety nie mogę się przekonać. Bo panie to... Zygmuncie, ale przecież ten rok w wykonaniu skaldów to była muzyka odwołująca się do źródeł kultury ludowej bardzo często. I jeśli pan lubi, nie wiem, Karłowicza na przykład, to powinien w muzyce symfonicznej, to pan powinien w muzyce rozrywkowej lubić skaldów. No pan po prostu jakby podtrzymuje, patrząc w pana oczy, myślę, że robi pan wysiłek, żeby zrozumieć staruszka. Dlaczego ta muzyka tutaj ciągle jeszcze jest mi bliższa niż to, co później nastąpiło i co się dzieje. Mianowicie ten dziki rok, który się składa z trzech czy czterech nut, ciągle jednakowo powtarzanych, obowiązkowo głosem zachrypłym, głosem przepitym, głosem niezrozumiałym, do tego taka natarczywa, elektryczna gitara, która ma dźwięk metalowy, lepki, odpychający. Perkusja, która wszystko zaglusza i która w gruncie rzeczy ogranicza się ciągle do tego samego rytmu pam, 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 pam i pam, 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 pam. To już jest muzyka. W przeciwieństwie jeszcze do tych skaldów, w przeciwieństwie do niebiesko-czarnych, którzy już jednak, powiedzmy sobie szczerze, to już jest przeszłość muzyki, którzy jeszcze dziedziczyli ten właśnie styl starszy, taki odziedziczony po, może daleko, może z odbiciem, może z odległości, ale po muzyce symfonicznej, tak właśnie jak uprawiali na przykład starsi panowie. O, no i widzą państwo, jaką ja mam teraz sytuację. Muszę rozmawiać z panem Zygmuntem o filmie Mocne uderzenie, a on mi przynosi płytę Wizyta starszych panów i jasne jest, że lubi taką muzykę, a nie lubi Ady Rusowicz, która sobie śpiewając ogląda buty, jak wiadomo, na obie strony i jest zupełnie przedstawicielką innego rodzaju sztuki wokalnej. Ale panie Zygmuncie, to może się zgodzimy przynajmniej w innej dziedzinie. W tym filmie mamy fabrykę samochodów FSO Żerań, gdzie produkcja aż gwiżdże i ciągle nowe samochody typu Warszawa zjeżdżają z taśmy. A jakie błyszczące, a jakie piękne, a jak pięknie ubrani są bohaterowie, ci pracownicy fabryki w czystych fartuchach. No w ogóle prawie, że fabryka XXI wieku. A strach pomyśleć, co dzisiaj się z tą fabryką stało. Ale jak wtedy to się przeżywało? Jako romantyzm, jako tęsknotę, jako nadzieję, przyszłość, że może i my kiedyś będziemy mieli takie samochody. Kogo to dzisiaj może wzruszyć? Kiedy raczej nie mieć samochodu, to jest wolność. No to tu też się nie zgodzimy. To może porozmawiajmy o miłości, bo w filmie, no, nie da się ukryć, znowu chodzi o uczucie. Zaczyna się film ślubem, przerwanym ślubem i kończy się ślubem, choć niedokładnie takim samym. No a po drodze okazuje się, że Jerzy Turek szuka uczucia. Dziwi mnie tylko, że w czołówce nie podano, kto jest scenarzystą, kto tę historię wymyślił, bo wiem, że film wyreżyserował Jerzy Passendorfer, ale kto napisał tę historię? Nie sposób dociec i nie bez powodu ta informacja nie jest podana. Dlatego, że treść tego filmu jest, użyjmy tego słowa, plagiatem zarówno kilku operetek, kilku komedii, które powstały za granicą i nawet można by się tu powołać na operę Mozarta, jedną z najpiękniejszych jego, Così fan tutte, gdzie kochanek zmuszony jest udawać inną osobę wobec swojej drogiej i ona zakochuje się w nim w tamtej drugiej postaci, myśląc, że to jest ktoś inny, a to jest tylko on, który zmuszony jest sytuacją, żeby owego innego udawać. Czyli to jest taki pomysł, który w sztuce komediowej
powtarza się, można go nazwać standardem. Ja jestem tylko ciekaw, dlaczego mówiąc kochanek pokazał pan na siebie. Czy pan się widzi w tym filmie? Pan odgrywał taką rolę też, no, udającego kogoś innego? Pan może nie zauważył, że ja pokazałem na siebie w chwili, kiedy mówiłem. Kochanek pan powiedział. Nie, kiedy... Na siebie jako na oszusta, który właśnie udaje tego drugiego, będąc jednocześnie tym tutaj, bo ja bym się nie ośmielił naprawdę, nawet zważywszy życzliwość naszych widzów, dzisiaj w moim stanie podawać się jako amant. Ach, pan, nieładnie, że pan jest z tej okazji taki złośliwy. Widzę, że pan mi nie wybacza tego, że ja nie mam serca do roka. No właśnie, mnie się wydaje, że jak jeszcze raz obejrzy pan mocne wydarzenie, mocne uderzenie, a to będzie mocne wydarzenie, to może pan zmieni wreszcie zdanie o tym polskim dobrotliwym roku lat 60. Mocne uderzenie, rok 67, reżyseria Jerzy Passendorfer, czyli rozpoczynamy seans z przymrużeniem kamery. Panie Zygmuncie, jutro premiera. To jest tytuł filmu nakręconego w roku 1962 przez Janusza Morgenstern'a, filmu poświęconego przygotowywaniu sztuki teatralnej w teatrze. Mamy tam całą plejadę aktorów, począwszy od Gustawa Holubka, tym razem nie w roli aktora, tylko w roli autora sztuki, no, poprzez Barbarę Kraftównę, Irenę Malkiewicz, wybitną aktorkę starszego wówczas pokolenia, i Kalinę Jędrusik, która tutaj jest bardzo młodziutka, tak jakby dopiero zaczynała i gra rolę debiutantki. Tak, i to jest jeden z jej pierwszych filmów, od czego zaczęła się jej kariera jako głównej seksbomby PRL-u z minionego systemu. Ale ona tutaj już gra taką, no niby debiutującą panienkę, ale pewną siebie. No na tym polega siła seksbomby, że wie kim jest. Później ona to jeszcze bardziej rozwinęła. Tutaj ona gra rolę młodej aktorki, początkującej, którą lansuje reżyser z tego powodu. Słowo lansuje to ma takie dwuznaczne brzmienie, bo z jednej strony chodzi o to, że zwraca na nią uwagę, ale też należy podejrzewać, że ma w tym jakiś prywatny interes. No wręcz ma prywatny interes, dlatego że to jest właśnie jego ówczesna przygoda. I dlatego on upycha w Kalinę Jędrusik, czyli początkującą dziewczyneczkę, mocując się z dyrektorem, który bardzo jest pod tym względem oporny, z Aleksandrem Bardiniem, żeby jednak nakłonić go, by dał jej debiutować. No, ale jak przyjdzie co do czego, to Bardini sam poleci z kwiatami do Kaliny Jędrusik. No więc to właśnie jest to niespodziewana ostatnia scena w filmie, którą tutaj może i demaskujemy, sypiemy. Przed... Nie sypiemy, bo nie wiemy, jak ona się zakończy. No, tak, w każdym razie prawdą jest, że wszyscy panowie, którzy tutaj występują, już są zainteresowani Kaliną Jędrusik. Ja właśnie nie jestem pewien, czy to jej na dobre wyszło, bo z jednej strony, no niewątpliwie Kalina Jędrusik była trochę jak postać, którą gra w filmie Jutro premiera, czyli ogniskowała spojrzenia na sobie, spojrzenia mężczyzn, była niewątpliwie w centrum uwagi wszystkich, ale też z tego powodu spotykała się no, z agresją ze strony kobiet. Na przykład podobno nienawidziła jej pani Gomułkowa. I to właśnie za jej sprawą podobno towarzysz Wiesław, czyli Władysław Gomułka, był wczesny pierwszy sekretarz PZPR, a to była duża pozycja, to był tak naprawdę najważniejszy człowiek w kraju. Osobiście był zaangażowany w tępienie aktorki Kaliny Jędrusik. Proszę pana, to jest to, jakby rodzaj legendy, która wtedy została rozbudowana, którą tutaj pan właśnie przedstawił,
Legendy. Przecież miała zakaz występu w telewizji. Tylko panowie, starsi panowie Wasowski i Przybora sprawili, że wymusili swoim autorytetem, że ona miała prawo zaśpiewać jedną piosenkę w każdym kabarecie, mimo że w żadnym innym przedstawieniu teatralnym w teatrze telewizji nie wolno było zatrudniać Kaliny Jędruszy. Wie pan, to męczeństwo to było, miało pewien motor reklamowy, bardzo skuteczny. Zresztą prawda wyglądała inaczej. Zresztą opisuje to Łukaszewicz, który wtedy był członkiem rządu w swoich pamiętnikach. Mianowicie Kalina Jędrusik miała piękny biust i nosiła szeroki dekolt i miała na nim krzyżyk wpuszczony częściowo właśnie w to najciekawsze miejsce. Otóż ksiądz Pronobis, dziwna rzecz, ale tak się nazywał, to był doradca od spraw kościelnych Gomułki. Gomułka miał swojego doradcę księdza? Tak jest, tak, tak, tak. No taka jest prawda historyczna. To jest troszkę inna niż legenda. Otóż osoba duchowna, o którą Gomułka pytał o opinię, sprzeciwiła się, ale tylko krzyżykowi. Więc Kalina nie miała zakazu występowania, tylko miała wskazówkę, żeby już nie używać tego krzyżyka i występowała, panie Tomaszu, potem. Tak wygląda w gruncie rzeczy ta legenda o cenzurze, o prześladowaniu aktorki. Ja myślę, że ówczesne władze ze swoim kunktatorstwem nie posunęłyby się do niszczenia osoby tak popularnej w narodzie. No to chyba mamy dwie wersje tej samej historii. Ja pozostanę przy legendzie i jednak wyobrażam sobie Kalinę Jędrusik jako tę, która była solą wokół niejednej osoby, a jej mąż Stanisław Dygat też, zdaje się, za to zbierał cięgi. Ach, proszę pana, na ten temat to wtedy kursowała anegdotka taka, że grafik Mieczysław Piotrowski umarł i pisarz Stanisław Dygat też umarł. Dygat miał dwie żony, obydwie aktorki. Piotrowski miał żonę, aktorkę Irenę Laskowską. I święty Piotr powiada do Piotrowskiego: byłeś męczennikiem za życia, wchodź do nieba. Usłyszał to Dygat, zachwycony, mówi: proszę świętego Piotra, ja nawet byłem podwójnym męczennikiem, bo miałem, raz byłem żonaty z aktorką i drugi raz żonaty w aktorko. Święty Piotr mówi: wynoś się, bo głupich tu nie wpuszczamy. Bo to jest anegdotka z owych czasów. Wie pan, w tym filmie są dla staruszka takiego jak ja ciekawostki obyczajowe z owej epoki. Na przykład jedna z pierwszych scen odbywa się w klubie Związku Literatów. A wtedy, kiedy Gustaw Holubek, autor tej sztuki, poszedł do Związku Literatów, do klubu, pochwalić się, że przyjęto mu sztukę do realizacji i będzie wystawiona na deskach prawdziwego teatru. Otóż tam widzimy prawdziwego, żywego Leopolda Tyrmanda, który, jak wiadomo, był kontestatorem, sprzeciwiał się władzy, walczył z ustrojem, a tuż obok siedzi Grzegorz Lasota, główny ideolog partyjny, autor książek typu Drogowskaz, Naprzód, Tędy i tak dalej. Oczywiście rozpoznać te obydwie osoby to już tylko może ktoś z mojego pokolenia, ale to jest też dla mnie na przykład to była ciekawostka obyczajowa, która tam została odfotografowana. Charakterystyczne jest, że niezależnie od tego, jakie wyznawali wartości, to jednakowo nie cieszyli się sukcesem kolegi, zniechęcali go, starali się mu popsuć całą przyjemność i tłumaczyli mu, że takie tam wystawienie sztuki przez teatr to żadna atrakcja, bo albo to teatr niedobry, a na pewno mu zepsują, a ktoś inny napisał lepszą sztukę. I tu mam wrażenie, że nic się nie zmieniło od 1962 roku. Rozmowy w podobnych klubach literatów wyglądają tak samo. Mało nawet te sceny charakterystyczne tego filmu, myślę, że też są zawsze aktualne. Na przykład aktor zakochany w sobie, który żąda bez przerwy podwyżki, dyrektor mu odmawia. Zresztą pada charakterystyczne słowo: nikt nie żyje z pensji, ale przecież pensja się podwyższa.
i sam sobie przesyła kwiaty. Znałem osobiście takich aktorów, którzy to robili. Bo to jest jakaś prawda o kulisach teatru. Zresztą tutaj naprawdę w koncertowym wykonaniu Edwarda Dziewońskiego. No, może mniejszą prawdą jest to, że główną rolę może zagrać suflerka. To się jednak w teatrze zdarza bardzo rzadko, jeśli w ogóle. Ale jeśli suflerką jest Barbara Kraftówna, a tak się stało w filmie Jutro premiera, to wszystko jest możliwe i nawet jestem spokojny o efekt takiego eksperymentu. Tym bardziej jest to osiągnięcie, że najpierw ona gra osobę prawie że niewidoczną, skurczoną gdzieś tam w fotelu, która podrzuca tekst jako suflerka, a potem, gdy się okazało, że główna aktorka demonstracyjnie zrzekła się roli, właśnie Kraftówna ją wykonuje w sposób popisowy. Co świadczy naprawdę o skali i Kraftówna miała taką. O, ja mam tutaj zdjęcia z przedstawienia bodajże, gdzie ona była najbardziej popularna, to znaczy to są parady Potockiego, autora z XVIII wieku, gdzie ona gra osobę bardzo taką ponętną w roli kostiumowej, też bardzo urozmaiconej, dlatego że dzieje się rzecz i na salonach, i również wśród dzikich piratów, jak tutaj widzimy. Jest to jedna z naszych wyjątkowych aktorek, które nie miały profilu, ciasnej specjalizacji, takiego ustalonego sposobu gry, ale potrafiła wszystko. Proszę Państwa, a więc zapraszamy na seans z przymrużeniem kamery. Jutro premiera. Rok 62 w reżyserii Janusza Morgensterna, parada wielkich polskich aktorów. To prawdziwa przyjemność.